Chorzowskie programy skierowane do dzieci i młodzieży zostały docenione przez UNICEF. Miasto zostało zakwalifikowane do programu Miasto Przyjazne Dzieciom. Faktycznie UNICEF docenił nasze codzienne starania, które tutaj prowadzimy w Chorzowie, bo trzeba powiedzieć, że mamy bardzo bogatą ofertę, jeśli chodzi o zajęcia dla dzieci. Mamy tu na myśli chociażby Sportowy Chorzów, gdzie zachęcamy dzieci do aktywności sportowej poprzez zawody piłkarskie, ale też zawody związane ze sztukami walki. Również mamy przecież prężnie działający klub Malucha, który ma bardzo bogatą ofertę dla naszych najmłodszych mieszkańców, a także klub Razem Można Więcej, w którym dzieją się na przykład warsztaty gotowania, warsztaty które takie międzypokoleniowe, które łączą tych starszych chorzowian z najmłodszymi. Te wszystkie działania docenił UNICEF i zaprosił nas do wdrażania programu, dzięki któremu będziemy mogli nazywać się Miastem Przyjaznym Dzieciom. Taki tytuł w Polsce ma do tej pory tylko Gdynia, która może nazywać się Miastem Przyjaznym Dzieciom. My bardzo gorąco wierzymy, że dzięki wprowadzeniu tego programu przygotowanego przez UNICEF będziemy mogli być drugim miastem, które właśnie będzie mogło się nazywać Miastem Przyjaznym Dzieciom. A o co chodzi w tym programie? Ano, miasto przygotowuje infrastrukturę i warunki dla rozwoju dzieci, dla ich edukacji, zabawy. Partnerzy biznesowi, a także stowarzyszenia wspomagają pracę i organizację tych działań dla dzieci, no a dzieci po prostu biorą czynny udział w tym programie i taka owocna współpraca być może zaowocuje właśnie tym, że w Chorzowie będziemy mogli się pochwalić już niedługo takim właśnie mianem, czyli Chorzów to miasto przyjazne dzieciom. Wdrażanie programu potrwa rok. Po tym czasie dowiemy się, czy Chorzów zyska tytuł miasta przyjaznego dzieciom.